Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za obszerne przedstawienie. Od razu pominę wtedy jeden slajd, będzie prościej. Szanowni Państwo, ja też mam tematykę prawną i moja tematyka prawna w pewnym sensie pewnie doprecyzowanie będzie tego, co usłyszeliście w pierwszej części. Ja to będę prowadził na troszeczkę już bardziej specjalistycznym poziomie, czyli faktycznie jak to wygląda mniej więcej od kuchni, jak się dzieje w praktyce. W związku z czym możecie Państwo trochę nie nadążać, a gdybyście nie nadążali, to zawsze się pocieszcie tym, że inni prawnicy nawet nie nadążają. Także nie będzie tak źle. To jest prosty przykład z Dana McAfee'ego, który ukazuje tylko i wyłącznie kwestię tego, że w praktyce to prawo raczej będzie dostosowywało się w pewnym sensie do bardziej samego blockchaina i rejestru rozproszonego niż do kryptowalut, ale jednak, a nie na odwrót. I to się dzieje, ale o tym powiem pewnie na końcu samego wykładu. Tu się rozjechały nam obrazki, ale już wszystko to wiemy w każdym razie, ponieważ byłem przedstawiony, więc nie będzie z tym problemu. To będzie też proste. Natomiast chciałbym się dowiedzieć troszeczkę o audytorium. To jest dość istotne, dlatego że będę dobierał pewne sformułowania w zależności od tego, kto siedzi. Więc chciałem się zapytać, najlepiej odpowiedzieć przez podniesienie ręki, ile osób jest prawnikami lub studentami prawa, adeptami prawa? Nie. No proszę, to będzie się proszę. Dokładnie. Ekonomiści, adepci ekonomii? Super. Przedsiębiorcy prowadzący projekty, startupy, etc. Informatycy? Okej. Okay. To chyba mi wszystko na razie. A świetnie nam się rozjeżdża ta prezentacja, ale to nie ma specjalnego znaczenia. Interpretacje organów oraz prawników. Czy są poprawne? To będzie pierwszy mój temat i on będzie nawiązywał do tego, co słyszeliście Państwo na pierwszej części dotyczące praw majątkowych i problemów z prawami majątkowymi i kryptowalutami. Ta tematyka jest mi bardzo bliska, zresztą po pierwsze zwróciłem przypuszczalnie uwagę na problem i dzisiaj już jakby pewne moje wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie, tak, przez innych prawników, z dobrych ośrodków. Główne pytanie. Czym jest kryptowaluta z perspektywy polskiego systemu prawnego? Z pierwszej prezentacji już też trochę wiemy o tym, natomiast tutaj jest jakby w miarę konsensus między prawnikami, że ciężko jakby umieścić kryptowaluty w tak zwanych zastanych instytucjach prawa, zarówno prywatnego, jak i publicznego. W zasadzie jest konsensus. Nie są pieniądzem elektronicznym, nie są instrumentem finansowym, nie są papierem wartościowym, upadły teorie dotyczące sublicencji tak zwanego oprogramowania i tak dalej, czyli nie możemy ich nigdzie włożyć. Zaraz powiem, że pewien problem, który tutaj się okazuje, wynika właśnie z tego, co jest najstraszniejsze w kryptowalutach, jest największą siłą, czyli braku emitenta osoby trzeciej. To znaczy chodzi o to, że o ile na przykład mamy waluty w grach, to jesteśmy w stanie je wbrew pozorom łatwo sklasyfikować na gruncie prawnym, ponieważ istnieje jakaś umowa między graczem, czy czasem biznesmenem, a producentem gry, usługodawcą, etc. Kimś, kto obsługuje system płatności. Taka umowa jest. To jest proste do zauważenia, jest regulamin, zazwyczaj i tak dalej. W kryptowalutach tego nie ma i to powoduje te problemy prawne, które spotykamy. Natomiast w związku z faktem, że nie dało się, jakby był konsensus, nie dało się tego zakwalifikować, powstała taka teoria, ja wrzucę pewnie cytaty z artykułów, że kryptowaluty są prawami majątkowymi. Ładnie powiedział prelegent na pierwszym wykładzie, że jest to zupełnie teoria taka, no dla mnie jest ona nie do przyjęcia, ale w sensie dla prawników ona jest absurdalna. Myślę, że dla nieprawników też. Zabawmy się w zagadkę. Wymienię kilka słów. Zobaczymy, czy któreś wam nie pasuje. Własność, hipoteka, zastaw, kryptowaluty, prawa autorskie. Kryptowaluty. No pewnie tak, to znaczy widzimy, że coś tutaj nie pasuje. To znaczy to, co ja wymieniłem, to były przykłady praw podmiotowych, dodatkowo majątkowych jeszcze, w polskim systemie prawnym, które znamy. Dlaczego je znamy? Dlatego, że żeby powstało jakieś prawo, musi się o tym wypowiedzieć ustawodawca. To jest dość logiczne. Nie ma z tym problemu. Nie ma prawa bez ustawy. Nie ma prawa bez prawa, tak? Zwyczajowe? Proszę? Zwyczajowe? Zwyczajowe nie obowiązuje w systemie prawa pozytywnego, czyli w Polsce, prawda? Aczkolwiek na przykład wykonywanie zobowiązań robi się też zgodnie z zwyczajem. No ale tutaj nie ma zobowiązania. W związku z czym, jak to potem jeszcze pokażę cytat, jest totalnym przemieszaniem rzeczywistości prawnej i rzeczywistości tak zwanej faktycznej, sfery faktów, stwierdzenie, że one są prawami majątkowymi. To jest tak jakby powiedzieć, że samochód jest własnością. Jak powiedział prelegent przedmiot, nie, samochód jest rzeczą w rozumieniu artykułu kodeksu cywilnego, do którego przysługuje własność. To są dwie sfery. Tak zwana sfera normatywna i sfera faktów. I to naprawdę spowodowało dużo problemów na gruncie podatkowym, o czym zaraz pokażę. Natomiast ciekawsze pytanie to jest to, czy kryptowaluta może być w takim razie jakiegoś przedmiotem jakiegoś prawa majątkowego.
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to zarządca zmienia sytuację, zarówno cywilnie, prywatnoprawnie, jak i podatkowo i w każdym innym aspekcie. Za chwilę okaże się, zgodnie jak z moją tezą, którą już wysunąłem w swojej pracy w 2015 roku, nie była publikowana, więc trzeba było zrobić to wpisem na bloga, a potem potwierdziły to inne artykuły naukowe, że ona w zasadzie też moim zdaniem i innych naukowców nie może być w ogóle przedmiotem prawa majątkowego. A to jest ważne. No właśnie chcę tylko pokazać jeszcze skalę. Co prawda nie najlepiej się to wyświetliło, bo zerzało mi cały wypis, ale mogę pokazać, że tam było 11 pozycji. Więc to było osoby, które wypowiadały się za koncepcją kryptowaluty jako prawa majątkowego, albo przynajmniej przedmiotu praw majątkowych. I działo się to bezrefleksyjnie. Zaczęło się właśnie od pana profesora Zacharzewskiego, który w 2014 roku opublikował taki artykuł Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego. I on tam stwierdził, zaraz zacytuję ten artykuł, właśnie to, że kryptowaluty, skoro nie są rzeczą, artykuł 46KC, to niewątpliwie są prawami majątkowymi. Już nawet mój przedmówca powiedział, że piosenka na przykład niewątpliwie nie jest rzeczą, jest utworem, a nie jest prawem majątkowym, więc ta dychotomia była z gruntu fałszywa. Ale było to potem powtarzane przez innych prawników dość usilnie. I to spowodowało, że dzisiaj Krajowa Informacja Skarbowa identyfikuje na przykład przywóz kryptowalut tak, jak to robi. W związku z czym, nie wiem, czy będę miał tutaj pełny przegląd, jest niepełny do końca. Natomiast przeciw tej koncepcji opowiadałem się na początku ja w pracy niepublikowanej, potem na blogu, potem dr Jarosław Szewczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i jeszcze tutaj brakuje ostatniej publikacji, która jest w ogóle obowiązkowa dla prawników zajmujących się tematyką Marcina Michny, Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych, bodajże taki ma tytuł. Ona jest świeża, wyszła tydzień temu i ona jakby potwierdza tę tezę. Przecież w ogóle jest z Uniwersytetu Warszawskiego, więc nie można mówić, że ta koncepcja się koncentruje tylko w Krakowie, bo bułują, tak? Czyli już są cztery pozycje, które kwestionują, że mogą przysługiwać prawo majątkowe. To teraz pytanie, dlaczego? Co to są w ogóle prawa podmiotowe? Problem był taki, że tamte artykuły w ogóle tego nie badały. Tak jak powiedziałem, ktoś zasugerował a priori, że one są prawami majątkowymi. Że są, nawet nie tyle, że przysługuje prawo, że są. To jeszcze był większy punkt. Natomiast nikt nie zajmował się jakby tym, czym są te prawa podmiotowe i czy na pewno, jak to mówił mój promotor, pan tego nie zbadał. Nie było analizy. Ja w zasadzie nie kontrargumentuję w swoich pracach, bo ja nie mam z czym. Ktoś stwierdza a priori pewną rzecz. Ja tłumaczę, dlaczego tak nie jest. Więc koncepcja praw podmiotowych to jest koncept, co prawda, doktrynalny, czyli nie mamy żadnego przepisu, który mówi, że to jest prawo podmiotowe. Natomiast są pewne definicje, ze względu na przesunięcie prezentacji, to już nieważne, nie widzimy ich wszystkich, ale widzimy pierwszą, to jest bodajże Voltera, że jest to norma prawna w stosunku do osoby, w której zależy realizacja przewidzianych w normie wynikających z woli państwa skutków bezprawia. Czyli w skrócie, jeśli twierdzicie, że od jakiejś osoby coś wymagacie na gruncie prawnym, to co jest istotne, powinno to wynikać z woli państwa. Dam wam jaskrawy przykład. Nie możemy stwierdzić na tej sali, że powietrze, które nas otacza, jest naszą jakąś, nie może być własnością, bo nie jest materialne, jest czymś dla nas i w związku z tym pozywamy innych w Polsce o to, że korzystają z naszego powietrza. Dlaczego nie możemy tego stwierdzić? Bo nie wypowiedział się o tym ustawodawca. Nie mamy żadnej podstawy do takiego stwierdzenia. A ponieważ ustawodawca nie wypowiada się o kryptowalutach nigdzie i wiemy, za chwilę o tym powiem, że nie mogą być też tego, nie da się tego wyprowadzić z umowy między jakimiś stronami, to tak naprawdę, skoro nie ma normy prawnej, nie możemy mówić o istnieniu praw podmiotowych. Inaczej prowadziłoby to do anarchii. Znaczy każdy mógłby sobie wyprowadzać, że ma jakieś prawo majątkowe do czegokolwiek i robić jakieś roszczenia wobec innych. No tak się nie dzieje. No, tutaj jest Wolterowska. Prawem podmiotowym jest przyznana i zabezpieczona przez normę prawną. Czyli normę, która wynika z ustawy, no może z rozporządzenia, może z aktu prawa miejscowego, ale z czegoś musi wynikać. Sfera możliwości postępowania w określony sposób. Ja to pokazałem, że podział praw podmiotowych, ale to nie jest dla nas tak istotne. Jeszcze jest jeden problem, tak zwanej bezwzględności tego prawa. Pokażę wam praktyczną sytuację, gdzie ten konflikt może się pokazać. Ktoś kolokwialnie, rzecz mówiąc, bo nie da się kanistycznie, ale ukradł naszą kryptowalutę. No, sforsował, dostał się do klucza prywatnego, wsiup. Wiemy, kto to jest, rzadka sytuacja. Raczej niespotykana, ale możemy sobie ją wyobrazić. Nie łączy nas z tą osobą żadna umowa. To nie była sytuacja, że na przykład giełda spadła i odeszła, bo tam jest umowa między nami a giełdą, regulamin, który to określa i tak dalej. Mówimy o takim casualowym złodzieju, tak jak się kradnie samochody. No to mamy złodzieja kryptowalut. I teraz, w sensie karnistycznym, lecz wyrzućmy na bok, ale w sensie cywilistycznym, jeśli by było jakieś prawo majątkowe, które przysługiwało do kryptowaluty, to ja mogę żądać zwrotu tej kryptowaluty, bo prawo pozostało przy mnie, natomiast przedmiot tego prawa przyszedł do kogoś innego. Tak samo to działa z własnością. Kiedy ktoś wam kradnie samochód, nie kradnie wam prawa.
No, to by było bezprawne przeniesienie prawa, to byłoby absurdalne. Samochód poszedł do kogoś innego w sferze faktycznej, w sferze normatywnej prawo jest dalej u was własności. I dlatego macie roszczenie, hej, jestem właścicielem, oddaj mi samochód. A natomiast problem bezwzględności takich praw polega na tym, że część praw, które definiuje nasz system prawny w ogóle, tychże praw podmiotowych, majątkowych, ma charakter tak zwany bezwzględny. To znaczy, że one są skuteczne względem wszystkich, nieważne czy mamy z nimi na przykład jakieś umowy. Proste rozróżnienie. Nie możemy każdego na ulicy poprosić o ostrzyżenie na włosów i tego żądać przed sądem. Ale fryzjerkę, z którą zawarliśmy umowę, możemy. I to jest prawo względne. Mamy tylko prawo, które wynika z umowy z fryzjerką. Innej osoby nie możemy poprosić. Ale zwróćcie uwagę, że ktokolwiek ukradnie wam samochód z ulicy, możecie żądać od niego zwrotu. To się nazywa bezwzględność prawa. Działa wobec każdego. I teraz, w związku z tym, że te prawa są dość szerokie, jak widzicie, bo każdy im podlega, my wszyscy na tej sali, nie musimy być stroną żadnych umów, nic takiego, żadnych porozumień, to je kreować może tylko ustawodawca. Czyli tylko ustawodawca może w ogóle stworzyć takie prawo. I ja wam podam, poza własnością, jest bardzo ciekawy przykład, który znamy, czyli majątkowe i osobiste prawa autorskie. Jeśli ktoś podrobi waszą piosenkę, pomimo tego, że nie macie z nim żadnej umowy, to prawo jest bezwzględne, możecie go pozwać, odszkodowanie itd., itd. Natomiast kryptowaluty teoretycznie też powinny, jeśli miałoby być do nich jakieś prawo, być, to prawo powinno być bezwzględne. No bo osoba, która może wam ukraść kryptowalutę, może być osobą, której nie znacie, z którą nie macie żadnej umowy, najczęściej tak jest. No niestety żadna norma prawna się o tym nie wypowiada. Więc mamy problem. Nawet jeśli wejdzie definicja waluty wirtualnej, to część doktrynerów stwierdzi, ok, jakąś normę prawną to się da wyprowadzić, więc prawo podmiotowe się da wyprowadzić, no ale nie bezwzględną. Bo żeby była bezwzględna, to powinien być katalog praw i obowiązków. Na przykład artykuł 140 KC mówi, co może właściciel rzeczy. No mówi dokładnie, może dysponować rzeczą wedle swojego uznania w zakresie, który jest ograniczony tylko ustawą i konstytucją. Fajnie, jest taki przepis. W przypadku praw autorskich i majątkowych jest konkretny katalog roszczeń, które można żądać od osób, które naruszają wasze prawa autorskie. W przypadku użytkowania wieczystego dokładnie, co może robić użytkownik wieczysty, a czego nie, bo tam akurat jest jakaś tam rodzaj stosunku ze Skarbem Państwa lub gminą. Natomiast tego w ogóle nie ma przy kryptowalutach i to powoduje duży doktrynalny problem. No, niestety nie mamy pełnego cytatu z uwagi na przejechanie się prezentacji. Natomiast widzimy cytat pierwszy, który jest właśnie tym podstawą problemu, który nastąpił. To jest właśnie skandal Zarzewskiego z tej jego pracy, która poszła tym dziwnym tropem. W wymiarze prawa prywatnego Bitcoin to rodzaj mienia. Bitcoin nie jest rzeczą, tak naprawdę, nie jest rzeczą, bo nie jest materialny, tak jak mówił przedmówca. Jest bez wątpienia prawo majątkowe. Piosenka, program komputerowy. Mogę wymieniać dużo rzeczy, które nie są rzeczami i nie są zarazem prawami. Ta dychotomia jest z gruntu fałszywa. Prawie nie ma takiego podziału. No i zresztą, nie widzimy tego cytatu dokładnie, ale odpowiedział mu dr Szewczyk właśnie, że ponieważ Bitcoin jest elementem sfery faktów, a nie prawa, to w ogóle nie można mówić o nim jako o prawie majątkowym. Po prostu. O! Bitcoin jest elementem sfery faktów, a nie rzeczywistości normatywnej, stąd też w wymiarze prawa cywilnego nie może być on składnikiem mienia. Nie jest zasadne twierdzenie, skoro Bitcoin nie jest rzeczą, bez wątpienia jest prawem majątkowym. No i swoją drogą to jest właśnie pytanie, czy w takim razie mogą być składnikiem mienia. Zwróćcie uwagę, że sprawa jest dość zabawna, dlatego że jeśli nie wyprowadzimy takiego prawa majątkowego, to w sensie prawa cywilnego, jeśli ktoś wam ukradnie na przykład kryptowalutę, gdy takiego prawa nie było, to nie ma żadnego uszczerbku w waszym majątku. No bo nie było żadnego prawa. To można powiedzieć wprost, można spróbować takie interpretacje, one by nie przeszły przed organami, ale teoretycznie mają pewien sens. Że jeśli dostajecie kryptowalutę, to nie macie w ogóle przychodu, bo wartość waszego majątku by nie wzrosła, bo nie ma prawa. Jeśli dostajecie samochód, dostajecie prawo własności do samochodu. Majątek rośnie. Dostajecie prawo autorskie, ktoś was na was przeniósł prawo do piosenki, majątek rośnie, są prawa. Jeśli nie ma praw, teoretycznie majątek nie powinien ani rosnąć, ani spadać. Oczywiście ta konstatacja jest trochę absurdem. To znaczy, jeśli stwierdzimy, że faktycznie nie ma tychże praw majątkowych, to będziemy mieli problem z dziedziczeniem, bo nie ma co dziedziczyć. Dziedziczy się nie rzeczy, tylko prawa. Dziedziczy własność do samochodu. No nie mam co dziedziczyć do kryptowaluty wtedy. Więc oczywiście jest to tematyka, która jest skomplikowana i trudna. I ja podejrzewam, że ona pewnego dnia wyjdzie, natomiast dla Państwa ona jest istotna w sferze właśnie podatkowej. No właśnie, skutki podatkowe wyżywionych rozważań. No pierwszy taki problem raczej, on nie dotyczy stawki, więc może nie jest super interesujący, stawka by była ta sama. Ale według nas, czyli tych, którzy opowiadają się za tym brakiem praw, dzisiaj powinny być przypisywane przychody i dochody z kryptowalut jako inne źródła przychodu, to jest taka dziewiąta kategoria, a nie dochód z praw majątkowych, bo tychże praw twierdzimy nie ma. Jest duży problem podatku od czynności cywilnoprawnych. Pewnie gdzieś o tym słyszeliście w internecie, bo ten problem wychodzi. No i ten problem jest. Dlaczego on powstaje? Dlatego, że Krajowa Informacja Skarbowa
w interpretacjach niedotyczących PCC na razie, już się wypowiedziała parę razy, że jeśli wymieniacie kryptowalutę za kryptowalutę, to wymieniacie prawo za prawo, tak? Jeśli założymy, że te prawa są, a Krajowa Administracja Skarbowa, Izba Informacja Skarbowa tak przyjęła za autorami poprzednimi, no to jest umowa zamiany praw. Jeśli kupujecie kryptowalutę, no to przenosicie jak tak, jakbyście kupowali samochód. W sferze prawa jest dokładnie to samo według nich, czyli bierzecie jakieś prawo, płacicie cenę. A od takich umów jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Chyba, że następuje wyłączenie. Wyłączenie jest wtedy, kiedy na przykład druga strona jest VAT-owcem. Natomiast no, większość inwestorów kryptowalutowych VAT-owcami nie jest. Więc to wyłączenie nie następuje. Jeśli założyć na giełdach jednak, to tak naprawdę giełda nie jest takim dosłownie pośrednikiem, tylko po prostu spotyka ze sobą dwie osoby, które dokonują między sobą transakcji, to one zawarły umowę sprzedaży kryptowaluty lub umowę zamiany kryptowaluty, w ciągu 14 dni powinny zadeklarować i sprowadzić 1% podatku. Sławek Metzen wyliczył ciekawie, że to jest taka fajna cyfra, bo jeśli na BitBayu obroty dzienne były, powołuję się na niego, nie sprawdzałem tego, 8 milionów złotych, to jest de facto podatek obrotowy. To będzie 800 tysięcy złotych codziennie. To jest ogromna suma i ciężko uwierzyć, że urząd skarbowy się o nią nie pokusi. Stąd, jak mówię, wychodząc z pewnej doktryny dziwnej, że są te prawa majątkowe, doszliśmy do takiego absurdu PCC-owego. No i jeszcze jest oczywiście problematyka opodatkowania spadków i darowizn, tym się jeszcze nikt nie zajmował, no chodzi po prostu o to, że darowizna polega właśnie na darowaniu komuś prawa tak naprawdę, tak? To nie jest przyniesienie rzeczy, chociaż rzecz się wydaje zazwyczaj w sferze faktów, w sferze prawnej po prostu ze mnie prawo własności czegoś idzie na przykład na państwa, na kogoś z publiki. A jeśli nie ma tych praw, nie ma darowizny. Wtedy byłby jakiś przychód z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Ciekawa sprawa jest taka, że w 2014 roku jeszcze dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi tak właśnie odnosił się do kryptowalut. I to było chyba poprawne. Natomiast potem to wszystko już poszło za tymi artykułami, które pokazywałem. Także wtedy byśmy mieli inną stawkę w ogóle podatku, no bo nie obowiązywałaby ustawa o podatku od spadku i darowizn, tylko obowiązywałyby zasady pewnie jakiegoś przychodu z bezpłatnej usługi albo coś takiego. Czyli to jest jakby ten pierwszy temat, który chciałem wam rozwinąć, dlatego że ten problem jakby jest problemem trochę moim osobistym. To znaczy ja już to zauważyłem dość dawno, nie opublikowałem w tym zakresie stosownej pracy, poszły te dziwne artykuły i teraz musimy to wszystko kontrolować i odkręcać. W zakresie PCC-u będziemy próbowali, ponieważ mamy jakieś rozmowy z Krajową Administracją Skarbową w tym zakresie, próbować ich przechodzić, że następuje inne wyłączenie, czyli że albo jest walutą obcą, albo prawem majątkowym, które jest instrumentem finansowym, chociaż to by było dla nas niewygodne. Czy rząd polski lub organy są w stanie przyznać, że jest walutą obcą? Inne kraje uznały to tylko jako legalny środek płatniczy, nie jako walutę, tak? Więc tak szczerze mówiąc za bardzo postaw nie mają, ale by się to naprawdę byłoby wygodne, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której tradując kryptowaluty, czy cokolwiek robiąc w relacji nie z VAT-owcem, no kupując na pyszne, na przykład jesteśmy z VAT-owcem przy pomocy Bitcoina, natomiast jak tradujemy codziennie, będziemy latali do urzędu skarbowego na niewykonalne, tak? Deklaracje składali po każdym tradzie i procent podatku odprowadzali niewykonalne, więc to jest technicznie niewykonalne. Musimy wymyślić jakąś metodę wybrnięcia. No optymalnie by było, gdyby do ustawy o PCC zwalnia się z podatku obrót walutami wirtualnymi, bo zmienimy ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Może być. Wtedy byśmy mieli sprawę jasną. Ten temat był poruszany na poprzedniej prezentacji, ja tylko chciałem go doprecyzować troszeczkę. Poprzednia prezentacja tak naprawdę zreferowała w dużej mierze te opinie. To była opinia na zlecenie spółki w internecie, jest dostępna. Na zlecenie spółki BEME, która prowadziła serwis zmiany kryptowalut Bitcoin.pl. Powstała opinia prawna, ona jest z 30 stycznia, sporządzona przez dwóch mecenasów. Trzeba wiedzieć jakby dwie rzeczy o tej opinii i o tej sytuacji. Mianowicie, o ile teraz rozmawialiśmy wcześniej o pewnej sytuacji, która jest generalna, dotyczy wszystkich jakby w pewnym sensie i tak dalej, to jeśli chodzi o wypowiadanie umów, to są sytuacje tak zwane kazuistyczne. To znaczy, ta opinia powstała dla konkretnego przypadku i mecenasi go opisali słusznie i poprawnie na początku. To był konkretny punkt umowy, na który bank się powołał, wypowiadając umowę. Powiedział, że tam nie jest w stanie zrealizować swoich obowiązków właśnie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Natomiast to może być inny w państwa przypadku powód. On może być zupełnie inny, bardziej mniej absurdalny, nie wiem, ale może być inny. To zależy od państwa umowy rachunku bankowego. To samo obowiązuje na przykład frankowiczów. Oni też, każdy z nich ma trochę inny ten wzór umowy zazwyczaj. I dlatego nie można zrobić tego jakimś jeden sposobem, tylko każdy musi osobno wytaczać pozwy. I to jest dość ważne, dlatego że dla mnie jako prawnika to jest bardzo wygodne, bo to znaczy, że państwo potrzebujecie przy każdym przypadku prawnika w pewnym sensie, ale tak szczerze mówiąc nie jest to przyjemne, jak rozumiem. I to jest jedna rzecz, czyli ta opinia, ona dotyczyła konkretnego stanu faktycznego, bardzo możliwe, że w państwa przypadku jest on inny.
Natomiast jeśli chodzi o analizę tego akurat konkretnego przypadku, to ja tutaj opinii tam nie miałem zastrzeżeń żadnych. Natomiast miałem troszkę doroszcze. I to jest też jakby uwaga pod względem poprzedniej prezentacji, którą mówiliśmy sobie w przerwie. Bo nie wiem, czy mam tutaj ładnie to opowiedziane. To jest tam przymiot, to nie ma znaczenia. A, to sobie zostawię. Wreszcie w tej opinii, zgodnie też jakby z tym, co słyszeliśmy na drugiej prezentacji, główne roszczenie zostało wyprowadzone z artykułu 415 KC, którego tutaj akurat nie daje, czyli tak zwany bezprawność cywilna. Natomiast istotne jest to, że i tutaj wiem, bo rozmawiałem też w przerwie, że jedna osoba z audytorium, już się nie będę wskazywał, ma podobny problem i prawnik zrobił tak, jak ja mówię, więcej mówię. Czyli moim zdaniem zrobił poprawnie. Z prawem jest troszkę jak z informatyką. Jeśli jest proste rozwiązanie, użyjmy prostszego. Wszystko, co zostało powiedziane na poprzedniej prezentacji, jest słuszne. Przypuszczalnie dałoby się takie roszczenia wyprowadzić, dałoby się je udowodnić i zapobiec temu efektowi wypowiedzenia, nazwijmy to. Natomiast sytuacja jest troszkę inna. I ona tego właśnie w opinii nie jest pokazana. Mianowicie, jeśli bank powołuje się na punkt, że nie jest w stanie przeciwdziałać, wypełniać obowiązków jakiejś tam ustawy i w związku z tym wypowiada umowę, a adwokaci stwierdzają, po analizie, słusznie moim zdaniem, że ten powód jest fikcyjny, że to nie nastąpi w tej sytuacji, to w ogóle nie jest wypowiedziana umowa. To wypowiedzenie jest bezskuteczne. Prosty przykład z umowy najmu. Często umowa najmu może być wypowiedziana, jeśli ktoś 2 miesiące nie płaci czynszu. Jeśli płaci regularnie czynsz, przyjdzie mu wypowiedzenie, to on się nie musi wynosić. Ta umowa powinna wtedy działać. Oczywiście potem stwierdza to sąd, ale teraz na tę chwilę według niego ona działa, więc on się nie wynosi. Wypowiedzenie było bezskuteczne. Co to powoduje? Że między nami dalej jest umowa rachunku bankowego. Więc nie ma co moim zdaniem, to jest moja opinia jako prawnika, iść w czyn nieuczciwej konkurencji, który pewnie by się gdzieś tutaj dało wyprowadzić, się zgadzam, tylko po prostu żądać wykonania umowy, która dalej obowiązuje. Konkretnie kolejność by była taka, przychodzi do Państwa oświadczenie o wypowiedzeniu, wierzycie, no jednak pewnie prawnika, bo trzeba zanalizować, czy to faktycznie miało podstawy, czy nie, zazwyczaj nie, tak? I on pisze sobie takie pismo, że wzywam do należytego wykonania zobowiązań z umowy rachunku bankowego i nie wstrzymanie świadczenia na moją rzecz tej usługi, bo to wypowiedzenie jest nieskuteczne i umowa między nami obowiązuje. A jeśli Państwo wstrzymacie, wstąpimy na drogę prawną i będziemy domagać się stosownego odszkodowania na przykład. I co można zrobić jeszcze? Ja dałem tutaj przykłady dwóch przepisów. Jeden, to jest mój ulubiony, bardzo ogólny, pacta sunt servanda. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika, w naszym przypadku banku, świadczenia, a bank powinien to świadczenie rachunku bankowego spełnić, tak? Umowa między nami jest. Natomiast gdyby jednak nie zależało nam na utrzymaniu rachunku bankowego, bo na przykład poszlibyśmy sobie do innego banku, to możemy oczywiście dochodzić do odszkodowania, ale moim zdaniem nie z 415 KC, bo to jest mniej wygodne troszeczkę, tylko po prostu z nienależytego wykonania umowy. Była między nami umowa, a tylko ty jej nie wykonałeś, kropka. Dlaczego to jest prostsze? To jest kwestia domniemań. To znaczy w tych wszystkich poprzednich przypadkach, które były mówione, jest troszkę inna właściwość sądu. To są sądy okręgowe, na przykład przynajmniej uczciwej konkurencji, więc troszkę co bardziej zapchane. Są inne terminy przedawnienia. Fajne jest to, że tam są sprecyzowane roszczenia, na przykład w ustawie o nieuczciwej konkurencji. Natomiast są to sprawy, w których materiał dowodowy, czyli to, co musimy wykazać, jest dużo dalej idące. A najprościej jest po prostu powiedzieć, że jest umowa, no musimy sądowi powiedzieć, ktoś próbował ją wypowiedzieć, nie wypowiedział skutecznie, dziękuję, proszę wykonać umowę. Najciekawsze jest to, że jeśli on nie będzie wykonywał tej umowy, to z tego artykułu konkretnie po jego stronie leży wykazanie, że on to robi bez swojej winy. Czyli na przykład, że no faktycznie umowa była wypowiedziana. Wy tego nie musicie udowadniać. To jest bardzo wygodne w procesie. I jeszcze, co dalej idzie? W związku z tym, moim zdaniem, możemy zabezpieczyć to roszczenie cywilne. Czyli powiedzieć tak. 7 dni przed wstrzymaniem usługi rachunku płatniczego mam giełdę kryptowalutową, zaraz moje słupki pójdą tak w dół, bo nikt nie będzie mógł płacać i obracać, tak? A ja mówię w ten sposób. Wysoki sądzie, proszę nakazać bankowi prowadzenie tego rachunku bankowego w trakcie postępowania. Taka instytucja jest w prawie. To jest zabezpieczenie, bo poniosę niepowetowane straty. No mam powiedzieć, jeśli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, no nie jest pieniężne, bo ja mówię, ty masz mi prowadzić rachunek bankowy, nie płacić mi jakichś pieniędzy. Sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, że na przykład może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania, na rzecz postępowania. Więc on wyśle do banku uprzejme pismo, jeśli nam się uda przekonać sąd, tak? I to zrobi to w ciągu 7 dni, przynajmniej przepisowo, czasem trochę dłużej trwa, ale nie jest tak źle. I wyślę do nich pismo i ono będzie tak, szanowny banku, nakazuję ci prowadzić ten rachunek bankowy na rzecz takiej a takiej spółki i to jest zabezpieczenie przez czas trwania procesu. A potem proces się rozstrzygnie, tak? Czy powinieneś, czy nie? Na pewno tak. I to was uchroni od niepowetowanych strat z uwagi tego, że nagle ktoś wam konto wyłączy, tak? To jest moim zdaniem prostsza droga. Nie rozumiem, dlaczego ta opinia poszła w analizę czynów nieuczciwej konkurencji, gdzie one są. Ale tak jak w informatyce. Jak można coś prościej, mniejszymi nakładami, jest to lepsze.
To jest pytanie, czy Państwo chcielibyście posłuchać, bo ja mogę jeszcze opowiedzieć tylko o rynku usług prawnych samych. Zobaczymy, ile mamy czasu. Też nawiązuję troszeczkę do prezentacji, może zdążymy. To jest taki temat, którym się też zajmowałem, będę publikacją mojego artykułu w tym zakresie. Mianowicie zostało wspomniane też na poprzedniej prezentacji, że urzędy Unii Europejskiej słusznie, tak, to tak jest, tak sygnalizują, że to ICO to tak by mogło być trochę podpadać pod jakieś regulacje prawne, tak? Takie jakieś konkretnie rzecz biorąc rynku kapitałowego. Czyli robimy ICO i być może powinniśmy spełnić masę obowiązków, które wynikają na polskim gruncie z ustawy o ofercie publicznej. No ja zrobiłem taki research po wielu konferencjach, gdzie to było mówione, tak po prostu, no nie wiemy, może token w ICO jest instrumentem finansowym lub nie. I stawiam tezę, nieśmiało, nie jest to dzisiaj potwierdzone przez żadnego regulatora, że na przykład utility tokeny niewątpliwie w ogóle nie są papierami wartościowymi, nie będą podchodziły pod to, a nawet można by nagiąć, że equity tokeny czy security tokeny lub podobne też nie do końca spełniają te definicje. No i o tym jest ta prezentacja, czy ten fragment teraz. To nie ma znaczenia specjalnego, chociaż można Państwu przybliżyć, bo nie wszyscy też jakby są z rynku. To jest cytat Jacka Czarneckiego, który kończy się trochę niżej. Natomiast istotne jakby z tego to jest to, że definicja ICO, którą stworzył Jacek Czarnecki, jest całkiem fajna, na blogu opublikował. Ważne jest to tutaj, że tokeny w ICO nie mają wymiaru materialnego i są jedynie zapisane w bazie danych utrzymywanymi przez smart contract, czyli dość podobnie do kryptowalut w sposób techniczny. Natomiast różnica między ICO a kryptowalutami jako takimi jest taka, że w ICO jest to rozpoznawalna trzecia strona. To jest emitent tokenów. To jest ten, który zachęca Was, żebyście wpłacili na jego biznes. To jest ten, który zachęca, pokazuje jakiś projekt, pomysł i tak dalej. Najzabawniejsze jest to, że to może być osoba fizyczna na przykład. Czego w prawie spółek i kapitału, rynku, akcji, etc. w ogóle nie ma, tak? Natomiast oferta publiczna to jest, i to jest dokładna definicja z ustawy o ofercie publicznej, więc daleko nie musimy iść. Jest udostępnianie co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi, w ICO zazwyczaj tak jest, w dowolnej formie, w dowolny sposób informacji o papierach wartościowych, to będzie kluczowy przedmiot badania, i warunkach ich nabycia stanowiących wystarczające podstawy do podjęcia decyzji. Czyli jeśli chcecie na przykład emitować swoje papiery wartościowe, dajmy na to, zakładacie spółkę akcyjną i sobie wyemitujecie jakieś na formie dokumentu, czemu nie, i chcecie skierować, hej, dokapitalizuj moją spółkę, ja ci dam te papiery, to jeśli jesteście powyżej 150 osób, to już jesteście, i to są tam jeszcze, nie następują wyłączenia, to nie są inwestorzy profesjonalni, fundusze i tak dalej, to wpadacie w tę ustawę. I z tym się oczywiście wiążą potencjalne regulacje, konsekwencje karne i tak dalej, i tak dalej. No to są takie zupełnie przykładowo wymyślone, znaczy wyliczone. Byliby zobowiązani do sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, memorandum uproszczonego, wystąpienia za stwierdzenie prospektu przez KNF, stwierdzenie równowartości memorandum informacyjnego. No nagle się robi kupa obowiązków dla emitenta ICO, o których on nie jest w stanie ponieść, tak? Gdyby stwierdzić, że ICO jest ofertą publiczną, czyli tak zwanym IPO. No i zasadnicze pytanie jest takie, czy ten proces zdradza wystarczające podobieństwa do procesu oferty publicznej, aby wynikające z tego do uczestników obrotu określone konsekwencje prawne. No, tu się oczywiście wszystko rozjechało, bo nie ma co się tym zajmować. Natomiast istotny jest dla nas ten moment, w którym... Ciekawe, czy ja mam... O, mam maserek. W którym mowa o informacji o nabyciu papierów wartościowych. Wszystkie, całą resztę definicji ICO spełnia, natomiast zastanawiamy się, czy token jest papierem wartościowym. To jest kluczowe podejście tak naprawdę nasze. Tu musimy teraz przeżyć bardzo nieżyciową animację, która wyrzuca po prostu losowe rzeczy. Jak na typowy meetup technologiczny przystało, nie widzimy nic. No właśnie, więc mamy definicję papierów wartościowych. I teraz jakby istotne jest to, że papierami wartościowymi, i tu jest kilka wyliczeń, gwarancje, certyfikacyjne kwity, depozytowe obligacje, zasadne certyfikaty itd., itd. A natomiast... Czy tutaj przeskoczę jeszcze na dobre, czy nie? Jeszcze nie. Dobra. Mianowicie również są to inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, które inkorporują uprawnienie do nabycia lub objęcia podobnych papierów, a także, co jest dość ważne dla tokenów, jest to takie papiery wartościowe, które są wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego. To jest kluczowy problem. Jak się okaże, proste badanie, wcale nie wymagające jakichś specjalnych kwalifikacji, jak spojrzymy do wszystkich ustaw, okaże się, że token nie spełnia żadnej, nie jest akcją, nie jest prawem poboru, nie jest prawem do akcji, baratu subskrypcyjnym, problem jest trochę przy obligacjach, ale też jest do przejścia, nie jest listem zastawnym, certyfikatem inwestycyjnym itd. Natomiast tutaj pojawia się takie dziwne stwierdzenie, że może być to papier wyemitowany na podstawie przepisów prawa.
I doktryna się zaczęła zastanawiać, czy można taki papier stworzyć na zasadzie umowy. Czyli w skrócie, jeśli emitent mówi, kup mój token, to że on nie tworzy papieru wartościowego i w związku z tym podlegałby ustawie o ofercie publicznej. No, a teraz przejdziemy znowu losową animację. Mamy niekompatybilne oprogramowanie. Typowy meetup technologiczny. O. I teraz, jakby clue imprezy polega na tym, że część doktrynerów właśnie twierdzi, że w polskiej doktrynie prawa cywilnego istnieje albo tak zwany katalog zamknięty, albo katalog otwarty papierów wartościowych. W skrócie, czy można stworzyć własny papier wartościowy, jak się z kimś umówię, że hej, daję ci ten papier, a on będzie papierem wartościowym. No i generalnie rzecz biorąc, po przeanalizowaniu wielu argumentów, tą koncepcję na pewno można odrzucić na gruncie prawa publicznego, czyli ustawy o ofercie publicznej. W związku z tym prowadzi to do wniosku, nie będę Państwa już wgłębiał w takie totalne arkana, poprowadzi to pewnie do wniosku, że utility token, który jeszcze daje jakąś usługę dla drugiej strony, pomimo tego, że jest zbywalny w obrocie wtórnym, pomimo tego, że on tak naprawdę niesie za sobą pewne prawa, czyli emitent nie zrealizuje tej usługi, jak na przykład nie wiem, w aplikacyjnym tokenie nie umieścimy go w aplikacji i tak dalej, to mimo wszystko on nie będzie papierem wartościowym, w związku z czym ta ustawa w ogóle nie dotyczy emitentów ICO, czyli na tym gruncie jesteśmy moim zdaniem bezpieczni. Jeśli robimy ICO, które będzie miało utility tokeny jako główny przedmiot, to będziemy bezpieczni przed KNF-em. Jeśli to odpowiednio uargumentujemy, zresztą KNF powiedział, że będzie interpretację wydawał w tej sprawie. Nie jest zobligowany przepisami prawa. Natomiast w przypadku equity i security to już jest troszkę większa dyskusja, którą nie będę Państwa wciągał. Natomiast istotna jest jakby konkluzja jest taka, że w ICO będziemy mieli pewnie dużo problemów podatkowych. Dlatego, że rozprowadzamy pewne token, który daje uprawnienie do jakiejś usługi, w zamian za pewną przedpłatę już teraz w formie kryptowalutowej, do ludzi, których nie znamy z całego świata. No to ja już sobie wyobrażam, że VAT-owiec to dostaje zawrotu głowy, bo nie wie, czy od niego kupuje właśnie konsument Maroka, czy konsument z Polski i pewnie podatkowo jest tam masa problemów, które sygnalizuje. Natomiast na gruncie ustawy o ofercie publicznej ja takiego problemu przynajmniej jakoś specjalnie nie widzę. O, i tutaj jest potwierdzenie tego, ten ostatni kwadracik będzie potwierdzeniem mojej tezy. To możemy przeskoczyć. Okej. Okay. A teraz już troszkę lżej. Mam nadzieję, że dotrwaliście Państwo. To będzie takie ogólne słowo na temat tego, jaki mamy problem z blockchainem jako prawnicy. Jest to tematyka taka zawodowa już czysto. To nie dotyczy jako samego takiego prawa, norm prawnych, artykułów. Tu będę mówił tylko po prostu, z czym mamy głównie problemy. Pierwsze, jaką ja widzę specyfikę branży, jako człowiek, który współpracuje z podmiotami, nazwijmy to blockchainowymi w uproszczeniu. Jest faktycznie wysokie ryzyko obsługi prawnej. Co prawda w Polsce ono nie jest aż tak źle, jak w Stanach Zjednoczonych są już procesy przeciwko prawnikom, właśnie w przypadku ICO. Natomiast trzeba powiedzieć, że jeśli przychodzi do mnie klient, zazwyczaj zajmujemy się tematyką, która jest nieuregulowana, nie jest pewna, nie ma w ogóle orzeczeń sądu. Pierwsze orzeczenie w sprawie kryptowalut to ostatnie NSA, pewnie zresztą będzie głosowane przez nas. Natomiast zajmujemy się obszarem prawa, którym tak naprawdę nic się nie zna. Nie mamy się do kogo zwrócić, nie ma do kogo zapytać, sami Państwo wiecie, jak dzwonicie na infolinię podatkową, to oni tam jeszcze mniej wiedzą niż wy. Więc zajmujemy się tak naprawdę działalnością o wysokim ryzyku obsługi prawnej. Najlepiej sobie wykupić jako prawnik większe ubezpieczenie. Jest to działalność globalna. To jest pewien problem dla prawników, bo Państwo pewnie wiecie, że prawnicy działają w tak zwanych jurysdykcjach, czyli jakichś systemach prawnych. Na przykład ja nie za bardzo się znam na prawie niemieckim, wręcz prawie wcale. A przeciętny startup, który przychodzi do mnie blockchainowy, to zaczyna się tak, panie mecenasie. No my co prawda mamy fundację w Polsce, ale tak naprawdę to chcielibyśmy mieć spółkę na Gibraltarze, która od obywatela chińskiego w pre-sale'u kupi token, który będzie ICO prowadzonym w Stanach Zjednoczonych. No polski prawnik musi rozłożyć ręce. To znaczy, ja do momentu, kiedy on mówił, mamy fundację w Polsce, czuję się komfortowo. Potem mam problem. Znaczy, ta działalność to dotyczy ogólnie startupów, ale blockchaina szczególnie. Czyli jest to działalność, która zazwyczaj toczy się na całym świecie i wymaga tak naprawdę szczerze, żeby to zrobić ładnie, wymaga zatrudnienia kancelarii w każdym z tych państw. Przynajmniej takiej częściowej obsługi. Bo prawnik polski nie może praktycznie zawodowy świadczyć obsługi na rzecz innego systemu, no chyba, że ma tam uprawnienia. Są adwokaci polscy i niemieccy, na przykład to są Polakami, tak? Ale to się rzadko zdarza, to są drodzy adwokaci i tak dalej. Więc ja mam problem, bo zazwyczaj większość biznesu dotyczy działalności globalnej. Ja sobie zadawałem nawet takie ciekawe pytania, bo mam sprawę, w której faktycznie obywatel chiński, ale na terenie Polski, mieszkający, rezydent podatkowy zresztą, kupował token w pre-sale'u na umowie polskiej. No, w sensie umówiły, że stosują prawo polskie i w tym zakresie to było dopuszczalne.
Natomiast było takie pytanie, czy gdyby przyszło do procesu, to czy jakiś sąd by nie powiedział, że ponieważ Chiny swoim obywatelom zakazują nabywania tokenów niektórych ICO, nawet w dość większości, to czy ta umowa nie byłaby w Polsce nawet trochę niewarna, nawet w jakiś sposób sprzeczna z obcym porządkiem prawnym. Nie badałem tego tak dokładnie na takim punkcie, żeby tu znaleźć konkretny przepis, bo przypuszczalnie go nie ma, ale musiałby przesperać sporą część orzecznictwa, żeby coś takiego znaleźć. Czyli jak widzicie, ta działalność globalna powoduje, że to jest trudniejsza działalność prawna w czasach naprawdę, niż, nie wiem, sprzedawanie malin. To jest prostsze. Jest to rynek o niskiej profesjonalizacji. No, sami Państwo wiecie, rynek blockchainowy i przedsiębiorców blockchainowych nie jest rynkiem, takim jak na przykład ja działam na co dzień etatowo, czyli rynkiem giełdowym, powiedzmy, gdzie prawnicy są potrzebni, gdzie rozumie się naszą pracę, doradcy podatkowi są, kontrolingowcy, biegli rewidenci, audytorzy, specjaliści od RODO, inspektorzy danych itd. W naszym rynku spotykam dużo osób, które na przykład pierwszy raz chcą w ogóle zapłacić podatek sami. Dotychczas płacił za nim pracodawca. Więc w ogóle nie mieli do czynienia, tylko deklarowali, tak? Nagle, kurczę, panie mecenasie, to my musimy sami płacić na konto urzędu? No tak, nie? Czyli mamy dużo osób, które zaczynają. I to jest pewien problem, bo oczywiście tych ludzi trzeba wprowadzać pewne podstawy, czego na przykład w mojej etatowej pracy nie jest to konieczne. Ale też jest plus, bo są to klienci z wysoką skłonnością do reinwestowania. Ponieważ często spotykam osoby, które zarobiły poważne pieniądze na kryptowalutach, niekoniecznie na inwestycjach, czasem na biznesach, to oni nie mają problemu, żeby przyjść drugi raz do mnie i powiedzieć: panie mecenasie, mam taki pomysł, byśmy zrobili jeszcze taki biznes. To jest bardzo fajny klient. To jest klient, który wraca. Takich klientów prawnicy lubią. I faktycznie branża ma skłonność do reinwestowania. Natomiast to, co jest najciekawsze, już tak filozoficzno-prawnie, to jest rola prawnika w sytuacji, kiedy blockchain osiągnie pewien stan, w którym się mówi, że jest to możliwe, czyli ta technologia ogólnie osiągnie taki stan, w którym ten prawnik przestanie być potrzebny trochę. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Mamy, dajmy na to jakąś działalność ubezpieczeniową, która jest podstawiona całkowicie na smart kontraktach. Nie ma podmiotu centralnego. Te smart kontrakty już są precyzyjne, już się nie crashują, bo dopóki one się crashują, to prawnicy się jeszcze przydadzą. Ale już mamy jakiś opanowany poziom kodu, w ogóle pewnie to już nie będzie Ethereum, nie wiem, co to będzie. Natomiast mamy już faktycznie smart kontrakty, które działają bez trzeciej strony, same automatycznie, na pewnych zasadach, które strony ustalą. To jest tak zwane code is a law. To faktycznie, wtedy kod staje się prawem. On reguluje sytuację między stronami. Jakby. Oczywiście nie staje się prawem z perspektywy mnie jako prawnika, ale z perspektywy stron transakcji niewątpliwie. I to się automatyzuje. Co więcej, powiedzmy dalej, jest arbitraż, który są te spory, też na blockchainie. Takie projekty są. I teraz powstaje pytanie, czy ja na przykład jestem tu potrzebny na tej konferencji, jakby doszło do takiej sytuacji. Bo prawnik w pewnym sensie jest pośrednikiem. A tak naprawdę potężną zaletą blockchaina jest eliminacja pośredników, czyli takich ludzi jak ja, można powiedzieć. I część prawników twierdzi, że w tej sytuacji, czy ona poważnie wpłynie na rynek usług prawnych, przynajmniej co do obrotu oczywiście dobrami cyfrowymi. Bo tam, gdzie potrzebny jest tak zwany output, czyli gdzieś smart contract reguluje jakąś sytuację w sferze rzeczywistej, nie automatyzuje na przykład przeniesienia jakiegoś oprogramowania, co można zrobić cyfrowo, tylko powiedzmy na przykład nakazuje wydać komuś samochód. No to tam już jest prawnik potrzebny, musi być ten realny policjant, który przyjdzie i ten samochód weźmie dla niego, tak? Ale jeśli coś dzieje w obrocie cyfrowym, a udział obrotu cyfrowego rośnie, jak Państwo wiecie, no to powstaje pytanie, czy ja tam jestem potrzebny. Smart kontrakt wszystko reguluje, strony się na to zgadzają, jak coś nie pójdzie tak, to jest arbitraż, i to nie arbitraż jakichś konkretnych osób, tylko na przykład tysiąca anonimowych, można tak zrobić, to praktycznie blockchain nie eliminuje. Część prawników stwierdzi, że po pierwsze, to spowoduje poważne nowe rozdanie w świecie prawniczym, przynajmniej co do tej sfery cyfrowej wartości. Natomiast po drugie, co jest ciekawe, oni twierdzą, że, i to jakby ja się tu zgadzam, od razu powiem, że tutaj to jest zdanie na przykład Jacka Czarneckiego, które pewnie Państwo trochę znacie lub kojarzycie, że prawnik, który będzie się zajmował blockchainem, on nie będzie już konieczny na gruncie, co to jest umowa najmu, a jak to ubezpieczenie powinno działać, bo jest taki artykuł i tak dalej, bo to strony mają smart kontrakcie i to się automatyzuje. Natomiast są takie rzeczy, w których sprawiedliwość nie jest binarna, nawet jest dość sporo. My mamy takie klauzule w prawie. Na przykład czynność prawna musi być zgodna z zasadami współżycia społecznego. Co to znaczy? Jest po prostu masa doktryny, która rozpatruje, co jest zgodne z zasadami współżycia społecznego, a co nie. To jest taki wytrych na końcu. Sąd go zastosuje w ostateczności, jeśli będzie ewidentnie miało być coś zgodnie z tym zero-jedynkowym prawem, ale to będzie niesprawiedliwe. Prawda? I oczywiście musi to mu utrzymać jeszcze w apelacji często. I wydaje mi się, że jakby jesteśmy zdania, bo to nie tylko moje zdanie akurat, że ta rola prawnika takiego blockchainowego, blockchain lawyer, to będzie osoba, która będzie w tym smart kontrakcie i przy jego układaniu i tak dalej,
rozstrzygała o takich sprawach właśnie, czyli albo rozstrzygała nie ostatecznie, ale próbowała jakieś rozwiązanie zaimplementować. Jak zrobić, żeby ten zero-jedynkowy program był faktycznie niezgodny z prawem, bo on już nie interesuje uczestników obrotu, tylko ze jakimiś zasadami sprawiedliwości, bo to jest good and justice, yes? Swoją drogą ciekawa sprawa, bo tak działało prawo w czasach rzymskich. Prawnicy rzymscy byli jurystami, którzy zajmowali się tym, co jest dobre i sprawiedliwe, a nie układaniem konkretnych norm prawnych, bo one nie istniały. Więc mam wrażenie, że troszkę pewien odwrót może zanotujemy. Wracamy do Polski. Tak, chyba że to nie nastąpi, bo to zależy oczywiście od tego, czy blockchain i technologia wygra batalię z państwami w pewnym sensie, które się ich boją, czy ta automatyzacja będzie faktycznie niezawodna, bo jak ona będzie zawodna, to prawnik będzie potrzebny. Przy większych pieniądzach ludzie zawsze przyjdą do pokoju. Ale jeśli będzie działało, no, to mamy całkiem spore szanse. Jeszcze myślę, że, bo już będę tytułem zakończenia powoli, i jeszcze na pewno jakąś resztkę czasu. A główne problemy prawne związane z kryptowalutami, jedną, którą zauważyłem, tutaj, nie zobaczymy, ale ja na szczęście pamiętam, że muszę mieć na prezentacji. Główny problem związany z kryptowalutami polega przede wszystkim na braku zaufanej trzeciej strony. Gdyby była zaufana trzecia strona, to bym się zachowywał przy ocenianiu takich spraw prawnych jak, nie wiem, z walutą w grach. Miałbym jakiś regulamin, jakąś osobę, do której mogę skierować roszczenia i tak dalej. Główne problemy prawne związane z kryptowalutami przede wszystkim opierają się na tym, że nie ma tej zaufanej trzeciej strony. Oczywiście mówię o sytuacjach, kiedy strony nie zawarły jakiejś umowy, na przykład z samego posiadania Bitcoina. Jeśli mam Bitcoina na portfelu, no nie mam umowy z nikim o to, że to się dzieje. Jak rzucę to na online wallet, to się można zastanawiać. No wtedy mam jakąś firmę, która mi prowadzi ten online wallet, więc pewnie mogę skierować jakieś roszczenie. Ale z samego czystego posiadania, takim pure systemie Bitcoina, nie ma żadnej wierzytelności. To mi poważnie utrudnia zawód. Bo takich rzeczy, jakby, które nie są zdefiniowane w prawie, jest bardzo dużo. No, przypuszczam, że nie znajdziecie strzyżenia włosów właśnie w prawie, w systemie prawnym. Było jakieś rozporządzenie w zakładach fryzjerskich. Ale może nie pojawia się tam strzyżenie włosów, tak? Ale ja potrafię to jako prawnik wyprowadzić, bo prowadzę to z umowy. Jest zasada swobody umów, możemy je dowolnie kształtować. Nie znajdziecie w prawie, nie wiem, niezdefiniowanego, jak należy robić fikołka. Ale jak ci strony umówią na zrobienie fikołka, to trzeba je zrobić, tak? A tutaj nie ma tej umowy. Więc ja mam problem, że w dogmatyce zastanych instytucji nie mogę tej kryptowaluty umieścić. I to jest naprawdę potężne wyzwanie na gruncie prawa cywilnego, a potem publicznego i podatkowego. Drugim problemem jeszcze, o którym chciałem wspomnieć, jest problem jurysdykcji. To też dotyczy samego blockchaina trochę. Czyli nie wiem, czy znacie Państwo kazus loterii na blockchainie. Problem jest taki, że nie tylko chodzi o to, że ja niby mam znać inne systemy prawne, ale jeszcze to nie mogę określić, jaki jest właściwy. Bo przykładowo, jeśli ktoś zaimplementuje smart contract, który działa w bardzo prosty sposób, może każdy tam wpłacić równowartość, nie wiem, 2000 dolców w bitcoinach czy tam w Etherze, tak? I on przy 10 osobie, która... Ten smart contract mówi tak, to jest oczywiście konto escrow, tak? Adres escrow. Jeśli 10 osoba wpłaci, to ja całą tę kwotę zwolnię do losowej osoby spośród tych, które wpłaciły. Bardzo prosty smart contract, totalnie wykonany. Przypuszczalnie jest to w jakiś sposób nielegalna loteria, ale tak w sumie się zastanówmy, no w zasadzie na gruncie jakiego prawa jest nielegalna. Kto to jest podmiotem? Ja potrafię od bity teoretycznie wyprowadzić osoba, która wdraża ten program, może osoba, która go pisze, ale co z uczestnikami tej loterii? To jest pierwsze pytanie. Oni są z różnych jurysdykcji, ja nie wiem do końca, jakie jurysdykcji podlegają, co więcej, jak nie znam, są anonimowe, więc w praktyce jest trudne, tak? A już na końcu powstaje takie kluczowe pytanie, a jak stwierdzimy, że to jest nielegalna loteria, to jak ją delegalizować, jak je zabronić? Musiałbym wpaść z chłopakami, z kominiarkami do każdego domu, każdego loteria. To jest poważny problem, tak? Dla prawników i dlatego przypuszczalnie to prawo się dostosuje, a nie na odwrót. Taka jest nasza teza. To jest właśnie kazus loterii. No, jeszcze warto wspomnieć o jednym problemie, który tylko jest blockchainami, to dla ludzi, którzy chcieliby zakładać startupy, bo ja takie startupy oceniałem przy dofinansowaniach. Jeśli chcecie trzymać w blockchainie jakiekolwiek dane osobowe, a to się często dzieje, bo są projekty dotyczące przetwarzania różnych dokumentów w publicznych rejestrach, to spotykamy pewien paradoks. Zazwyczaj w ogóle w specyfikacji projektu nie jest w ogóle powiedziane, na jakim to ma być rejestrze, czy publicznym, czy prywatnym, czy półprywatnym i tak dalej. Ale jeśli zrobimy to na prywatnym, to zazwyczaj to ma dużo sensu, bo jednak w całej istocie projektu zazwyczaj chodzi o decentralizację i o to, że nie ma tej zaufanej trzeciej strony, która będzie na tym w jakiś sposób panowała. Jeśli zrobimy to w publicznym rejestrze, to zwróćcie uwagę, że to jest rejestr niemodyfikowany wstecz. Jeśli macie tam jakieś dane osobowe, już teraz, już nie mówię o RODO, które wchodzi w maju, tak? Jeśli macie tam jakieś dane osobowe, to dzisiaj każdy może do was się zwrócić z wnioskiem o ich usunięcie. Nie usunięcie danych osobowych z blockchaina, gwarantuję, tak? Nie uda się to technicznie. Można by kombinowali tam ludzie z różnymi metodami szyfrowania na przykład, tak? Spoko, tylko że znowu z perspektywy klienta, klient nie ma pewności, że one zostały usunięte, czyli na przykład, że klucz, który służy do deszyfracji, został usunięty. Czyli znowu projekt traci sens.
pochodziło, brak zaufania do tego osoby, która przetwarzała te dane. To jest ważna sprawa, czyli niemodyfikowalność rejestru też również powoduje, mówię o publicznej rejestrze oczywiście, powoduje dla nas spore wyzwania w zakresie po prostu przystania do obecnych regulacji. Ja już chyba powoli zmierzam do końca. O! Mój ulubiony, mało znany cytat z Alberta Einsteina, bo to jeden z jego pierwszych wykładów. Jeśli Państwo zrozumieli, co ja powiedziałem, to znaczy, że nie wyrażałem się wyjątkowo jasno. I dziękuję za uwagę.